O tym, jak ważna jest higiena jamy ustnej, nie muszę chyba nikogo przekonywać. Jeśli chodzi o rodziców, no to wszyscy wiemy, jak drogie jest leczenie zębów, więc dla nas jest to korzyść finansowa, żeby nasze maluszki jak najczęściej pamiętały o tym, żeby codziennie rano i wieczorem ząbki umyć. Natomiast dla dzieci jest to bardzo, bardzo cenne, ponieważ unikają dzięki temu stresu i bólu związanego z chorymi ząbkami. Dzieci nie zawsze przywiązują się do tego, żeby sumiennie te ząbki szczotkować, dlatego z odsieczą przyjdzie nam tutaj bajka Dbam o ząbki, która obrazuje zagrożenia, jakie powstają, kiedy nie ma właśnie dobrze umytych zębów. Pojawiają się wówczas robaki próchniaki. Przeczytajmy zatem fragment bajki. Nim postawisz pierwszy krok, zanim skończysz pierwszy rok, ubierzesz słodki uśmiech swój w mlecznych zębów mały strój. A nim skończysz lat 12, twe mleczaki weźmie wróżka. Wnet wyrosną ząbki stałe, białe, proste, doskonałe. Tych nie schowasz pod poduszkę, czas pożegnać więc zębuszkę. Myj swe ząbki od małego i dokładnie o nie dbaj. Szczotkuj wszystkie dnia każdego, by nie było ajajaj. Nad czekoladową rzeką, wcale nie aż tak daleko, wśród cukierków i lizaków leży królestwo próchniaków. Są to paskudne robaki, szkodnik nie byle jaki, na nasze ząbki polują, okazję każdą wyczują. Dokładnie tak, drogie dzieci. Słodycze, choć na pewno uwielbiane, stanowią niestety bardzo, ale to bardzo duży wabik na robaki próchniaki. Zawsze po jedzeniu słodyczy one wyczuwają, że teraz jest czas do ataku i nadchodzą. Dlatego mamy przeciwko nim oręż. Musimy te ząbki regularnie szczotkować. Jak się zakończy dalej ta historia? Tutaj już zachęcam do zakupu bajki Dbam o ząbki. Linki w opisie filmu.